Plaża dla wszystkich. Patrz, plaża na tym jest potrzebna. FKK stąd. Gdzieś tam idziemy, za górę. My tu się parkujemy, na tym miejscu. My się parkujemy, to mamy już. I kolejny dzień nad polskim morzem zakończył się słonecznym dniem. Każdy, kto by chciał wypocząć, to tutaj znajdzie troszeczkę, można powiedzieć, miejsca, bo plaża tu jest ogromna i bardzo, bardzo fajny, taki delikatny piasek jest. Co ważne, jeżeli chodzi o plażę, jest też tutaj wyznaczona plaża dla psów. Jak zauważyliście, jestem z pieskiem i w danym miejscu odchodzę na bok miejscowości. Około 1,5 km od centrum jest plaża tylko dla piesków, więc tutaj można z pieskiem przyjść. Sama plaża, jak widzicie, jest bardzo szeroka akurat w tym miejscu. Tutaj nawet jakby było dużo ludzi, no to myślę, że zająć tą plażę byłoby ciężko, bo jak widać, jest ogrom miejsca. Morze jest dzisiaj czyste, fajne. To też jest miejsce, gdzie można pójść sobie na jakieś piwkę, napój, kole, napić się, odpocząć, posiedzieć chwilkę. Na górze są leżaki, jak widzicie, na piętrze. Też tam można odpocząć i posiedzieć z góry sobie na morze, na horyzont, na zachód słońca. Tu tam z tyłu widzicie te betony, to jest wjazd do portu. My teraz jesteśmy z drugiej strony portu, właśnie tej plaży dla psów. A normalna plaża też jest właśnie w drugą stronę. Zazwyczaj wszyscy mówią, że Morze Bałtyckie, panie do zagranicznych, jest bardzo brudne. Ale to też wszystko zależy od tego, jaka jest plaża. Jadąc na przykład na wyspę Korfu w Grecji, jesteśmy od strony Morza Jońskiego, gdzie jest plaża kamienista. Tam woda faktycznie jest krystaliczna, ale jak pojedziemy od drugiej strony, gdzie jest plaża piaszczysta, to fale powodują, że morze jest zamulone. To samo jest nad polskim morzem. Tak jak dzisiaj, spokojne morze, nie ma wiatru. Nie ma wielkich fal, ta woda jest, można powiedzieć, czyściutka, aż bardzo czysta, można powiedzieć. W momencie, kiedy są fale, wiadomo, że ten piasek się zburza i wygląda troszeczkę brudniejsza, ale już Wam na zdjęciach i na filmach prędzej pokazywałem czystość wody dzisiaj w Bałtyku. No i tutaj są informacje, mamy zejście na plażę, bardzo szerokie, piaszczyste. No i tu jest tabliczka z informacją, że strefa spacerów ze zwierzętami, regulamin plaży dla psów, a tu też jest informacja, że kawałek dalej jest plaża dla nudystów, naturystów. No i tu z drugiej strony też informacja z wskazówką, gdzie jest plaża dla psów. Idąc na właśnie morze, przechodzimy przez piękne wydmy, piaszczyste, nie ma tu żadnych jakichś wyrobionych ścieżek, tylko ładnie zrobiony takie zejście, jak widać, po piasku. Zresztą Łeba słynie z właśnie wydmy, ruchome wydmy, na które Was też w kolejnych filmach zabiorę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Nie zapominajcie o tym, żebyście widzieli kolejne filmy, które dodaję. No i tu mamy zejście właśnie na plażę, pięknymi wydmami. Jest też ta informacja o plaży dla psów. Brzeg wydmy, jak jest zbudowany. Tu można iść i przejście po lasku na wydmach, a po same wydmy naprawdę fajnie się schodzi. Jest tu klimatycznie. Zaraz przy zejściu właśnie na tą plażę B, czyli plażę, gdzie jest ta plaża dla piesków, wchodzimy na pole kempingowe. Jest tu też piękny port dla takich troszkę droższych łodzi niż ma to miejsce z drugiej strony. Z drugiej strony widać same rybackie kutry, a tutaj mamy właśnie takie ekskluzywne łodzie, które Wam zaraz jeszcze z bliższa pokażę.
Ale tu jeszcze jest ta miniaturka latarni jakiejś, która jest biblioteką. Fajna sprawa. Tu macie książki schowane. Możecie wziąć sobie książkę, poczytać i oddać. W każdym tym są różne książki, jak widać. Ciekawy pomysł. A tu mamy piękne łodzie. Z drugiej strony mamy biuro portu. Tutaj też są toalety. Uśtawki, w którym można się zrelaksować. I recepcja. A tu dalej jest restauracja. Patrzcie, jaka piękna łódka. A potem oddali widać katamaran. Chyba katamaran. Jak się mylę, napiszcie w komentarzu. Tu kwietniki zrobione z łódek. No i zaraz przy tym porcie żaglowym mamy bardzo fajną restaurację. Czy można zjeść rybkę, zupę rybną. Tutaj też mamy taki, można powiedzieć, fajnego. Nie wiem, czy to marynarz, co to jest, pirata. To są stoliki, jest też tak zwany drink bar. Tam można drinki zamówić, siąść sobie wieczorem. Jest dużo stoliczków, więc wieczorem, jak ktoś by chciał usiąść sobie przy drinku, przy piwku, to na pewno tutaj miejsce znajdzie. Dalej mamy plac zabaw, taki dziwny. Tak jakby łódka, która wykrzywiła się i zatonęła. Fajna, fajna sprawa. Dzieci tutaj mogą pobawić w trakcie, kiedy wy tutaj będziecie spacerować. No tu mamy z drugiej strony port. Przed chwilą szliśmy z tamtej strony. A tu piękna, wielka łódź kolejna. Jak widzicie, ludzie przyjeżdżają na łódkami na przyczepach i sobie tutaj wodują. Zbliżamy się do tego katamarana, o którym wam prędzej mówiłem. O, tutaj jakieś nawet widzę festyny są. Kasia Kowalska. 26 sierpnia. O, i tu widać tego katamarana. Jak widać, nie stoi zanurzony w wodzie, tylko jest na takich beczkach umiejscowiony, pewnie po to, żeby zabezpieczyć go przed jakąś tam korozją i niszczeniem przez wodę. Tak jak patrzę na katamaran, to można powiedzieć, że jest on ogromny, jeżeli chodzi o szerokość. Zwróćcie uwagę tak na te łodzie, które prędzej wam pokazywałem, a szerokość tego, że naprawdę wypływając z portu do byle jakiego malutkiego portu raczej będzie miał problem wpłynąć w jakichś malutkich miejscowościach, bo gabaryt jest dosyć spory. Tu jest centrum obsługi ruchu turystycznego. Tam też widać z tyłu takie łodzie na podestach. Mamy port. Wczoraj żeśmy wędrowali z tamtej drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Tutaj też jest dosyć duży parking, więc przyjedziecie samochodem do portu, to bez żadnego problemu zaparkujecie. Tutaj też jest jakiś teren prywatny, widzę, z jakimiś domkami, przyczepami. Przypuszczam, że można je wypożyczyć, ale tutaj nie chcę wprowadzić w błąd. Jest przystań żeglarz.
Patrzymy dalej. I tutaj też mamy piękne łodzie, które są wyciągnięte z wody. Muszę zobaczyć, jak one wyglądają. To, co wystaje nad wodą, to jest ta jakby końcówka tych łap, które je trzymam. A cała reszta znajduje się pod wodą. Tu jest taki ogon odpowiedzialny za sterowanie i śruba napędzająca. I piękny, szary kotek. Patrzcie, jaką ma dziwną maść. Naprawdę jest ładny. I wchodzimy na plac zabaw. Bardzo fajny taki tor przeszkód. Dzieci przychodzą w róże. Tu mają taki park linowy, po którym muszą przejść pewną wagę. A tu jest właśnie ta taka prawie zatopiona łódź. Linki zrobione do wchodzenia. Trzeba się spiąć, iść górą. Tu jeszcze się mogą do góry na kosz powspinać. A tam mają stery. Spinaj się szybko. I wchodź tutaj do kosza. Wędzownik. Dobra. Jeszcze tutaj. No, tutaj.